Witam Was tutaj, cześć, tam Zonsz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Mass Transit, Green Cities, Park Life, Industries, Campus, Sunset Harbor. No, to chyba tyle. Także mniejsza z moimi wymienieniami dodatków jest ich strasznie dużo, jak może zresztą i sami wiecie. Tutaj się zajmowaliśmy w ostatnim odcinku, w sensie nie, w ostatnim odcinku to my się zajmowaliśmy zupełnie innymi częściami miasta, a mianowicie zrobiliśmy po pierwsze tą dzielnicę, która naprawdę bardzo ładnie wygląda, jestem jej wielkim fanem. No i oczywiście tutaj ludzie, o, jesteśmy na minusie, ludzie z niej korzystają jak korzystają, no ale ważne, że to jest, tak? Tutaj na przykład są małe zarobki z tego parku. Dalej, no oczywiście mamy też tutaj multum nowych parków, zazielenienia i tym się będziemy głównie w dzisiejszym odcinku zajmować. No i tak, mamy nasz zamek, który tutaj też jest oczywiście schowany, tam jakiś pożar z tyłu jest. Zobaczmy, jak ludzie z niego korzystają. No tak, 50-50, tak trochę na pewno. Trochę, czy dużo, to nie wiem. Jak ta nasza stacja meta tutaj jest? Jest korzystywana, dobra. Nasza kolej linowa też jest korzystana. Ze stacji, idę do stacji w teorii. A jak jest z jednoszynówką? Też. No dobra, no to dobrze. A park jest używany, jest parę osób, dosyć dużo nawet z niego korzysta. To mi się podoba. Mamy tutaj nasze sterowce, z których multum ludzi korzysta. I jeszcze poza tym robiliśmy jedną tą część dzielnicy. Tutaj miało być tylko tutaj z lasem zrobione, no jak zawsze wyszło, że mamy tutaj całkowicie nową część miasta. I się znowu zaczęło coś fajczyć. To w dwóch miejscach znowu się teraz coś pali. Nie podoba mi się to. No i tak, w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować, ja go będę pewnie długo nagrywać, no bo to jest dużo rzeczy do zrobienia. Czyli drzewka. Drzewka, parki i tego typu wszystkiego rodzaje. No oczywiście wiemy, że mamy tutaj ten park, on już jest zazieleniony, jak może zauważyliście. Bardziej niż był ostatnio. To jest tak, jedna z tych rzeczy. Tu jest sobie nasz drzew. Tu jeszcze on się trochę pociągnie, rozciągnie. No ale będziemy po kolei szli, tak? Żeby jakąś tutaj jakoś to zachować. Mamy Avizo 9. Możemy sobie wystrzelić. Będziemy sobie patrzeć tam cały czas, jak liczę. Chyba pierwsze miejsce, pomijając te fajery i tak dalej, to tak, ten rezerwat przyrody już jest właściwie skończony. Tak bym go nazwał. Jak jest ta nasza rakieta? Jeszcze nie wystartowała. O, już ostatnie liczenie. Także tam, co do tego rezerwatu, to już chyba nie będziemy ciągnąć, tym się zajmiemy jeszcze innymi rzeczami. Czekajcie, już jest strony słońca, żeby to ująć. O, dobra. W ogóle świetna nazwa na platformę zasadniczą. Chiptex. No, o, dobra. Zapaliła, ile razy już? No 9 rakiet to w tym mieście oglądaliśmy, więc całkiem nieźle. No i poleciało. Zawsze lubię sobie patrzeć. O, w ten sposób. Czekajcie, jeszcze może spróbujemy raz. Ona tak skręca jeszcze. Jest. No, mniej więcej. No, ma, wiecie, o co chodzi. No, takie te zazwyczaj są puste, jak wszystkie obiekty w City Skylines. Dobra, no to tak, tu mamy fire. No i tak, tu oczywiście to jest jedna z najgorszych miejscówek, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Czemu? No bo nie mamy tu żadnego systemu wodnego. Najbliższe jest tu i chyba nie, dobra, latają tutaj. Już się zastanawiałem, czy one lecą zupełnie gdzieś indziej, ale widzę, że mogą wylecieć poza granicę. To świetnie, mogą stąd zabrać wodę, żeby to gasić. Pewnie, żebyśmy byli w dużym problemie. Natomiast tutaj chodzi mi bardziej o drzewka, czyli to, co dzisiaj mielibyśmy robić. No to tutaj nie ma zbytnio miejsc, tak? Tutaj mogę zaraz to zalecieć trochę, jeszcze choinki. Tutaj trochę zaś. No dobra, to trochę może jeszcze jest miejscówek. Ale poza tym tutaj ta cała część już została zrobiona w ostatnim odcinku. Także w sumie racja. Zacznijmy od tego, że tutaj wszystkie choinki to zostały w targówek fabrycznych, no, jak sama nazwa wskazuje. Ale zajmiemy się też tym, aby tutaj to trochę właśnie zrobić, żeby to ładnie wyglądało, czyli drzewka. No tutaj może też jakieś drzewka. No i jak zrobimy ten kwadrat, to zobaczymy się ponownie. Ja może już tutaj nawet trochę przejdę, żeby zacząć robić. To może ja zrobię tą całą część, czyli tą całą część rzeczną. No tutaj tego nie liczyłem, bo tutaj nie ma co robić.
Powiedzcie mi tutaj, co wy widzicie. Ja tutaj widzę naprawdę piękny las, piękne zalesienie, bardzo dużo ładnych krzaczków, drzewek, co najważniejsze. No wygląda to co najmniej ładnie, tak? Tutaj to wszystko się zaczęło już zazieleniać. Tu mamy tą górkę, no ona wygląda też nieźle. No i ogólnie to wszystko zacząłem już właśnie wydać tak bardziej na poważnie. Jak może zauważyliście, jest multum drzew w tym mieście i zostało nam jeszcze parę miejsc, gdzie trzeba koniecznie to zalesić. Między innymi jest ten węzeł, który miałem plany już dzisiaj, żeby jak to mniej więcej zrobić, ale doszliśmy do ściany. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chcę postawić nowe drzewo, to już jest... no nie mogę. Co najmniej nie mogę postawić żadnego nowego drzewa. Bo jest już go za dużo na mapie. Chyba nie masz żadnego drzewa, które bym mógł postawić. Jeszcze zobaczmy, tutaj jest z innego dodatku. Nie da się. To jeszcze mogę sobie to rzucić, ale bądźmy szczerzy. To nie jest drzewo. To jest krzaczki takie malutkie. Także będę musiał gdzieś skądś wywalić dosyć dużą ilość drzew. Prawdopodobnie stąd, tu może. Tam, gdzie jest większe przestrzenie zieloności, tak to możemy nazwać, jak na przykład tutaj czy coś, to ja podostawałem jakieś skałki i tego typu rzeczy, bo no niestety nie jestem w stanie do tego inaczej podejść. Na przykład tutaj jest jeszcze to wszystko do zazielenienia. Ten cały węzeł, no mamy parę miejsc, gdzie te drzewa po prostu muszą być, tak? Są też miejsca, koniecznie musi być ich też jakoś niesamowita duża ilość. Ale jak na przykład mamy na pewno parę parków już do stworzenia. Jeden park to jest ten węzeł. To jest na pewno jeden taki z tego typu rzeczy. Drugie miejsce to był właśnie taki drugi jeszcze węzeł. Mieliśmy gdzieś nasze mapy, przecież ja go pamiętam. Tutaj, tu jest drugi. To też jest park. No i tutaj też to będzie jakiś park albo staw. Nie wiem, pewnie raczej park. No i tu jest też jeden wielki park, który mieliśmy właśnie stworzyć, połączony pewnie z tym. Także co najmniej trzy parki do postawienia, a każdy park wiąże się na pewno z ilością drzew do postawienia. Co oznacza, iż w teorii w tym aktualnym momencie mam problem. Mam skromnie powiedziawszy problem. Bo jeżeli nie mogę już postawić żadnych nowych drzew, to jak mam to inaczej zrobić? Także prawdopodobnie z niektórych tego typu miejsc, gdzie one nie są niezbędne, te drzewa, czyli no tak, ta górka, no... Mam trochę mieszane uczucie co do tego, żeby nie było na niej drzew, ale też jestem w stanie zrozumieć, że ona trochę nie potrzebuje tych drzew, bo sama z siebie już jest piękną górką i na przykład tutaj nigdy nie widzimy, bo tu zazwyczaj nie ma słońca. Natomiast z różnych rejonów to... No dobra, to mi się podoba, no dobra, będę szczery. To mi się podoba, nie wiem jak wam, ale to naprawdę całkiem ciekawe wygląda. Także z niektórych miejsc po prostu będę usuwać drzewka, żeby dało się po prostu je pojawić w różnych nowych miejscach. Więc prawdopodobnie ten węzeł też niestety nie będzie taki zielony. Zobaczmy sobie teraz na naszą mapę tą. Bo my możemy też usuwać drzewka, ale to mi chyba nie do tego, co ja bym chciał, żeby mi to dało. Bo zobaczcie, jak sobie popatrzymy, to tutaj jest cień. Tak, to jest dziwne, że są cienie niestety też. Tu jest wszystko zielone, tu pięknie wszystko wygląda. Muszę do tego jakoś podejść, się ustosunkować. Także no, jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. I chyba najprostszą opcją będzie najpierw wyczyszczenie tej górki i dokończenie tego, co tutaj dobiłem, bo tutaj dobiłem zazielenienia i nagle mnie tu powiedziało, że już więcej nie ma. A ja się na to tak łatwo nie dam. No tutaj ten węzeł, tak wiadomo, tutaj też jakieś drzewka bym poustawiał, ale to też jakoś nie będzie zbyt dużo. Dobra, lecimy od tego, zaczynamy. Że powinien być jakiś piękny licznik do tych drzew. Bo to naprawdę, on to się zazwyczaj tak w niesamowitym i dziwnym momencie pojawia, że ty już nie możesz. Już więcej nie można. A ja bym na przykład chciał wiedzieć, kiedy jestem już w tej granicy, żeby powstrzymać się. No, no, niestety w City Skylines. Bez żadnych modów, czyli tak jak na PlayStation 4 gramy. Nie ma takiej informacji. Kompletna, po prostu nagle... I tyle. Trzeba coś z tym zrobić. Mogliby to jakoś trochę naprawić. Chociaż na PC kiedyś był licznik, z tego co pamiętam. Kiedyś grałem, to coś tam było. We'll be right back.
No, chyba mi nie powiedzieć, że to nie, teraz nie wygląda naprawdę ładnie. Może od tej strony z przemysłem trochę jest gorzej, ale poza tym to naprawdę piękna lokalizacja. Tutaj jest kładki, ścieżki, ludzie mogą wszędzie poprzechodzić. Może jeszcze ich tutaj nie ma konkretnie, bo pewnie ceny są podniesione na maksa, a ten park oczywiście będzie darmowy, bo on dużo nas nie kosztuje. I tak, tutaj dalej to się oczywiście ciągnie z drzewkami. Tu tą drogę w końcu ulepszyłem i mamy po tylu latach cztery pasy tutaj. To jest naprawdę dosyć dużą rzeczą. I jak widzieliście, tutaj było pełno drzewek. Ja to zmieniłem teraz na kamień. I tak w niektórych miejscach, jak będziemy brakować drzewek i tego typu rzeczy, to tak będziemy robić. Tutaj pewnie jakieś kamienie jeszcze poustawiam. Tu będzie jakiś park łączący to z tym wszystkim. W sumie jak wiem, że tu jakiś park będzie, to ja mogę go już po prostu zaznaczyć. O, co nie? Ja później będę mieć 100% pewności, że ja o nim nie zapomnę. Chociaż w teorii tutaj ten park rozrywki też mógłby być. No w teorii chyba, wiecie co, może to jest nawet lepsza opcja. Bo ten park rozrywki on tutaj jest, ale jakbyśmy go już tutaj dociągnęli do tego rejonu, żeby było tutaj wejście i tutaj można nawet jedno z wyjść, to byłoby dobrze. Dalej, no tak jak wszyscy chyba wiemy, tu będzie ten park jeden, proszę bardzo. No jeszcze go będę robić później, bo teraz muszę sobie za chwilę zrobić przerwę. No i tak jak wiemy, to też tutaj będzie ten cały jeden wielki piękny park dookoła tego wszystkiego zazielenione. Przy naszym... Czy gdzieś jeszcze jest jakiś jeden park do dokonania? To wszystko możemy stworzyć jako jeden wielki park. A zwłaszcza te rejony. W sensie, no tak, tutaj to wiadomo, to trzeba przesunąć i to trzeba wszystko wcielić w ten park. Czuś jeden tutaj. To jest też pewne. I drugi park będzie tutaj. One powinny mieć taką samą cenę, żeby ludzie mogli przechodzić z jednego do drugiego. To wtedy byłoby dobre. Natomiast no to wszystko, te całe torowisko i tak dalej, to jeżeli to nie jest jeden piękny, idealny park, no to ja nie wiem, co to może być. Nie, naprawdę, to jest po prostu zbyt dobra lokalizacja, żeby tutaj tego nie właśnie zrobić. Oś, ty, już mi się słowa zaczęły kończyć. O, proszę bardzo, tutaj nie będziemy już tam ciągnąć, bo to już dobra, to przesada. Ale tutaj tak samo, tutaj ZOTO zostawimy sobie w spokoju. Tutaj mamy do tego rejonu i tu dalej oczywiście nasze torowiska się ciągną, więc one też będą tu w tym parku. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? No i powinno wyjść całkiem nieźle, bo to jest dosyć duży obszar. I kiedy zrobimy to, to będę z wami szczery, to będzie można jeszcze jakoś trochę zazielenić. Chociaż niekoniecznie bardzo, ale coś tam na pewno można byłoby jeszcze zrobić. To ogólnie, jeżeli to już zrobimy, to ja jestem tego zdania, iż jeżeli tu też dorzucimy te drzewka i tak dalej, to my jesteśmy naprawdę na finicie. Finicie tego miasta. No i co dużo mówić, będzie się działo, będzie zabawa. Dama, mniejsza z moim będzie się działo, zajmijmy. I oto mamy i drugi taki piękny park. Ten został połączony, ponieważ to jest jeden wielki park. Tutaj się on teraz ściągnie. I tu mamy nawet, proszę bardzo, diabelski młyn. Stwierdziłem, że on tu będzie ładnie wyglądać na wjazd do tej dzielnicy. Drzewka, jak widzicie, się tutaj pojawiły. Musiałem z niektórych miejsc nic usuwać. Ale najważniejsze, że to wszystko tutaj ładnie wygląda. Tu mamy oczywiście nasz piękny dworzec autobusowy. I jak widzimy tutaj dalej, multum nowych atrakcji dookoła całego stadionu. I teraz to wygląda jakoś trochę lepiej, no bo to jest wszystko tutaj już zalesione. Jakieś parki, coś tutaj się faktycznie dzieje, to jest niebo na ziemię, bym powiedział. No tutaj oczywiście wiadomo, parę budynków, to jest na przykład plac parku, plac zoo. No i ludzie do niego chodzą, tak? Nie jest tak źle, jeżeli chodzi o to. Obniżam, podwyżam te podatki, tam zobaczymy, jak ludzie będą przychodzić. Było już ich trochę więcej, chyba przed chwilą. Ale to wiadomo, to oni cały czas się tutaj zmieniają. No i nie wiadomo właściwie, jak to jest z tym. Mam mniejsza z tym parkiem. No to tak, mamy już kolejny park zrobiony. Swoją drogą, jak sobie wyjdziemy tutaj. Gdzieś taka była ta kategoria. Ja nigdy nie wiem, jak do niej dojść. To jest to. Obszary parkowe. No, dokładnie.
I możemy sobie przejrzeć wszystkie obszary podkowo. Ojojku. Dużo ich mamy. Tych takich specjalnych to mamy po jednym, ale poza tym to jest ich naprawdę dużo. To tak, jest jeden nowy, który przed chwilą stworzyliśmy. Dalej. To jest ten. No i on już... Dalej. O, możemy sobie sortować. Sortuj odwiedzających. Uuu, co to jest za park? Ten park tak bije rekordowo. To wiecie, to podnieśmy to trochę. Jeżeli tak dużo ludzi przychodzi, to oni będą w stanie mi tutaj zapłacić więcej za ten park. Ja wiem, że to jest lotnisko i dlatego, że jest ich tutaj tak dużo. A, podnieśmy na 10, zobaczymy. Bo tu jest jeszcze ten jeden obszar, który za chwilę zrobię właśnie w tym momencie. No ma, to tak, tutaj jest 12 tysięcy. Dalej, mamy centrum rozrywki, które chyba nigdy się nie zacznie wypłacać, bo ona tutaj też brakuje jakiejś atrakcji. Nie wiem, co ja tutaj mogę wcisnąć jeszcze, tak? W ogóle tutaj jest dużo ludzi i dużo pieniędzy. Wtedy możemy to podnieść do 15. Ogród zoologiczny jest niewypłacalny i ja nie wiem, co tutaj zrobić, tak? To jest po prostu... To jest dramat, to co tutaj się dzieje. No i cóż, no niestety tak to wygląda. Ja mam tutaj jeszcze jakieś krzaczki i takie typu w niektórych miejscach poustawiał tutaj w tym parku. Ale wszyscy wiemy, jak to teraz wygląda. Dalej, mamy jeszcze oczywiście ten ogród zoologiczny. Złotno. Też całkiem ładnie wygląda. To jest ten nowy swoją drogą. No ma, to też podnieśmy. 71 osób, to chyba nagle nam to zniknie, tak mi się wydaje przynajmniej. Podnieśmy do 7. No i dalej już jest po kolei i one już mają mniej ludzi, którzy są w środku. Dalej, po nie obniżyć. To dalej, kolejny jest tu. A, to jest ten. Czy to nie jest ten? Nie, to nie jest rezerwat przyrody. Tak, a, bo to jest ten nasz jedyny rezerwat przyrody w tym mieście. Zapomniałem o tym. Ten, na którym było miejscu rezerwat przyrody? No, a tu sobie obniżmy to do jednego symbolicznego. On jest dosyć wysoko. O! Prawie zarabia. Wiecie co? Ja wiem, że to jest jedyny rezerwat przyrody, ale my podnieśmy jego ceny biletów jak TPN, ponieważ jest koronawirus, na wyższe obroty, bo ja chcę zarabiać. No, chcę mieć chociaż jeden park w tym mieście, który będzie na siebie zarabiać. Dalej. Ten jest za darmo. No to siłą rzeczy nie jest w stanie zarabiać, tak? Kolejne wzgórza. Tutaj jest po jednym. Po jednej nutce, no ale to jest ten jeden tutaj taki ten mały. To tutaj nawet nie liczę też na jakieś wysokie loty. Dalej ogród ten, no ten to też jak jest ten jeden, to najwyraźniej. Nie zachęca on zbytnio naszych turystów. I mamy zero tu, czyli ten nowy. Ale czekaj, on już jest chwilę. Albo jeszcze może nie mieli okazji do niego pójść. Nie jestem przekonany, czy nie ma jakiegoś błędu, że oni nie mogą zejść tymi przejściami podziemnymi i nie liczą tego jako... Nie wiem. Nie mogę sobie tego trochę jeszcze wytłumaczyć, jakim cudem tutaj nikt nie przyszedł. I aby właśnie to sprawdzić. Bo on ogólnie wygląda pięknie i to chyba nikt mi tego nie powie. A, no nie, nie jest tam ogólnie. Wybórzmy tą bramę, bo ona wtedy jest mi tutaj po nic. I zobaczymy, czy ktokolwiek teraz wejdzie. Zobaczymy po prostu. Dobra, mniejsza z tym. Zajmijmy się teraz dokończeniem tych dwóch parków dużych. Czytaj zoo i zona i park rozrywki. Tak, tutaj jest trochę krzaczków do poustawiania. W sensie tak, jeżeli uda mi się znaleźć dużą połać las drzewek do usunięcia, w teorii takie miejsce znajdzie się, tak? Zaraz będę go szukać. To wtedy tutaj, gdzie on jest? Tutaj, bo mogę, mam tutaj dwie opcje. Albo wrzucę tutaj jakieś ładne kamienie i je trochę przyzdobię, albo zrobię tutaj naprawdę piękny park wyglądający. Także no nie wiem. No i oczywiście chwilę później się zajmiemy tym. No i na sam koniec dzisiejszego odcinka zajmiemy się tą wielką częścią, ale to ja będę już montować później. Także tak. A, no i on tutaj jeszcze oczywiście się tutaj rozciąga. No to tak, to jest jeszcze trochę do roboty. Dobra, zajmijmy się najpierw od najprostszego. Czyli od naszego ogrodu zoologicznego.
Powiem wam naprawdę, ja nie sądziłem, że ten park aż taki duży wyjdzie. No i zrobiłem tak, wszystkie wejścia, wszystkie ścieżki, w sensie wszystkie ścieżki. W większości wszystkie ścieżki, tutaj kameczki podrzucałem, na pewno widzieliście na timelapsie. Tu się trochę pozmieniały nasze drogi dla naszych kolejek jednoszynowych, no ale poza tym nie powinno być źle. O, dawa, włączmy sobie play. Jak widzicie, jest ich od groma wejść. I co najciekawsze, jedyne budynki, jakie mamy już postawione w parku, to są tu przy wejściu głównym. Nie, tu przy wejściu głównym. Tu przy wejściu głównym. To jest sklep z pamiątkami, toaleta i punkt informacji. Poza tym w parku nic nie ma. Jak sądzicie, możecie obstawiać, ile osób z niego korzysta. To jest naprawdę ogromny park. Bardzo. Teraz najlepsze. Ten park, no dobra, zarabiał na siebie wcześniej. To może trochę pomysł. Ale nie, bo dlatego też, że pozostawiałem jakieś różne rzeczy jeszcze. Także tak, park jest ogromny. Tutaj oczywiście go zmienimy tak, żeby tutaj były jakieś miejsca, gdzie mogą ludzie sobie pochodzić. Więc jak widzicie, tu jest jedno wejście, tu jest od tej części. Dalej tutaj się różne ścieżkami ciągną, to naprawdę miałem problem, żeby jakieś znaleźć dobre dojścia. Tutaj jest też dosyć dużo tych wejść, zejść. Jest jedno wejście darmowe w teorii. W praktyce zobaczymy, czy je będę zachowywać. Może zachowam je. Tak, bo zawsze w teorii darmowe oni mogą z niego korzystać, ale i tak za daleko nie dojdą. To jest tylko na jakiś krótki kawałek. Tutaj jest jedno wejście też. Tu jest wejście i tu jest tunel, ale tunel spokojnie, on tutaj też wychodzi do płatnego wejścia. Nie ma, nie ma tak tanio. Już po drugiej stronie widzimy i się to rozdziela. Mamy dwie ścieżki, się tutaj ciągną, tutaj się jeszcze rozjeżdżają na jeszcze więcej, bo tu mamy kolejne wejście. Tu jest kolejne, no i po drugiej stronie już pominąłem. O! A propos, zapomniałem jeden dołączyć. To dołączymy to do nas teraz. Gdzie to? A, to jest ten z główny. To jest główny szlak. Kto by tam o nim pamiętał? Dobra, natomiast tego po prostu podłączymy w ten sposób zacny. O! I tu jakby się to tak udało podłączyć. Chociaż wiem, że się nie uda, ale jakby się udało podłączyć, tak. Tak. I tak? No, świetnie. Tak, to zawsze będzie już jakiś trochę więcej tych przejść. Tutaj nie ma połączenia z na jedną na drugą, a to by było dobre. Tylko jak ja tutaj zrobię to lądowanie na drugą stronę? Okej, może nie. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, nie. No, może być nawet na tyle, jeżeli się na tyle wejdzie. To są schody, tak? Zastanówmy się, że to są schody. Dobra, idziemy dalej. Dochodzimy tutaj do wejścia głównego, czyli tak jak widzicie, co się rozchodzi. Tu idą dołem, tu trochę musiałem nad gruntem pokręcić. Dochodzimy tutaj do tych naszych ścieżek i to już było wcześniej, to działa. Tu jest majstersztyk ze ścieżkami. W przyszłości będą z nich korzystać. Już nawet z nich korzystają, z tego co widzę. Sobie chyba klikniemy na to. Nie wiem, widziałem tutaj po raz pierwszy jakiś idący gdzieś tam bez. Dalej, no to tutaj zrobiłem jedno przejście główne tutaj dookoła tego parku, w sensie dworców. No i się to dalej tutaj rozciąga. To może tak, tutaj jest jedno wejście. Tutaj zaraz zobaczycie. O! I ona wchodzi do tunelu, jego podziemnego przejścia. I to podziemne przejście wychodzi tutaj. Także taka dosyć takie fikumiku. Dalej, tu mamy też trochę miejsc. Trochę tutaj rozciąga. I jak sobie popatrzymy, tu mamy kolejne zejście i to już z kolei idzie tutaj na taką trasę, gdzie będą jakieś różne parki i z widokiem do łowienia ryb i tak dalej. Tak samo jest tutaj dalej to się ciągnie, ale stąd z tej drugiej strony to jest akurat zwykłe też wejście. I prawdopodobnie ja zaraz to dokończę, to my podłączymy to z tym parkiem, bo tutaj ten park jest blisko. Ceny biletów nie muszą być jakieś strasznie różne, ale ludzie, którzy na przykład by chcieli pojeździć na rowerach czy coś, to zrobimy im ścieżkę rowerową, żeby mogli wjechać po prostu tutaj, na tej części, bo tak to pieszo to się nie da tutaj dotrzeć, a to będzie pierwsza właśnie taka kładka. Dalej, tutaj jest jeszcze jakaś przestrzeń wolna, to zaraz tutaj jakieś dojście zrobimy. Tutaj w niektórych miejscach może nie być widać, bo jak widzicie, tutaj one są co najmniej nie najłatwiejsze do zdobienia w niektórych warunkach. No ale jak widzicie, tutaj już się tego dosyć dużo zrobiło. Tu mamy jedno wejście, tak. Tu jest też jedno takie schowane. To jest jedno, mi się podoba. Obok tego bramy do miasta, to jest ścieżka odchodząca w bok. I tutaj to już jest naprawdę majstersztyk, to co się dzieje dalej. A mianowicie, jedna ścieżka idzie tutaj bokiem. I tu może coś mi się uda kiedyś pododociągać. Jestem pewnie nie za ścieżka. Dalej dorobiliśmy jedno wejście tu boczne. I korek.
kotyku też dorobiliśmy się. A, coś zalało. Jak coś zalało, to może nawet to w takim wypadku faktycznie zgadzam się na to. Dobra, to sobie nawet trochę wyciszymy. Okej, okay, i nawet tu mi się udało wyciszyć. Świetnie. O, tutaj coś zeszło. To jest drut, co nie? Drut. No. Czekaj, to wy nie macie prądu? Co to czegoś dość dziwnego. Nie, macie prąd. No ma, no to tak jak widzicie tutaj i tu jest jeszcze jedno wejście. Więc park nasz ogólnie jest całkiem niezły. Ja dokończę tutaj jeszcze tych parę miejsc. Poustawiam wszystkie budynki, jak będą budynki, zobaczymy się ponownie. Albo dźwięk mu się pojawi, nie wiem, zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że jeszcze wrócę. Więc tak wygląda 9 godzin. No, widzicie, 9 godzin nagrywałem ten odcinek, co oznacza, iż ponad około 7 dni to robiłem. Dlatego nic się nie pojawiało na kanale, no ale no cóż. Takie życie, no powiem wam, ten park naprawdę powala. Chociaż jest zlokalizowany pomiędzy torowiskami a autostradą, to robi wrażenie. Nie powiem, że nie. Te krzaczki, które niektóre tam wsadziliśmy, to robiłem podczas słuchania trójki i w końcu wrócili tej audycji. To naprawdę mi się teraz, mam dobre wspomnienia z tym. Park jest przeogromny, przepiękny i co najciekawsze, jak możecie zobaczyć, naprawdę też coś zarabia. Nie na zarabia na siebie, ale i tak nie jest źle. Dużo razy walczyłem z tym, że drzewka się już pokończyły i nie dało się ich więcej zrobić, co było dosyć dużym problemem, nie powiem, że nie. Ale na przykład tu mamy to jedyne przejście do lotniska tego dużego, w sensie tego przy porcie. I to jest autostrada dla pieszych i do rowerzystów, po prostu ich ulubione miejsce. Jak widzicie, tutaj dalej trochę był lekki pożar, ale na szczęście już został ugaszony. Mamy też tutaj całą nową sekcję tutaj nad wodą, z której ludzie też korzystają, łowią sobie ryby, trochę mniej i trochę krzaczków. Tutaj mamy też obok autostradę, tam jest trochę głośniej, rzecz jasna. Jak pójdziemy sobie tutaj dalej, widzimy sterowiskiem, jest multum nowych przejść, szlaczków i tego typu rzeczy. Więc powiem wam, że naprawdę nieźle to wygląda. Ja szczerze powiedziawszy nie sądziłem, że tak długo będę nagrywać. Chciałem, żeby to był krótki odcinek, w sensie jest jak na to, ile to trwało, ile to montowałem, montowałem to ponad godzinę, około dwóch. To też i tak jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to, ile tutaj tej pracy właściwie zostało włożone. Ja prawie codziennie jak grałem tutaj i jechałem z tym, naprawdę. Oczywiście są też tutaj szlaki piesze. No i nie tylko tutaj jest ten park, oczywiście stworzyliśmy też parę innych i ogólnie nasze miasto jest zazielenione do granic możliwości, więcej drzew nie da się postawić. Krzaczki te małe, w sensie te na to ślinę, czy jak to się tak nazywa, da się jeszcze postawić, ale no wiemy. Kamyczków jest dosyć i też dużo. Jak sobie popatrzymy dalej, mamy oczywiście nasz tutaj park rozrywki, ta druga część tam jest trochę też schowana. To wygląda o wiele lepiej niż to wyglądało wcześniej.
przed dzisiejszym odcinkiem. I też jak sobie popatrzymy tutaj dalej, gdzie zrobiliśmy te dwa węzły, koniczyny drogowe, to one teraz, ja uwielbiam te robić koniczyny, właśnie zawsze w ten sam sposób robię, ale one po prostu przepięknie wyglądają na sam koniec. Nie powiedzcie mi, że nie. Rondo tutaj to też nieźle weszło z tym diabelskim młynem i w ogóle widokiem z niego, to jest po prostu wisienka na torcie, bym tak to nazwał. Tu jest dużo takich smaczków, tak samo jak tutaj obok tego całego stadionu, to wygląda naprawdę nieźle. Jeszcze oczywiście tutaj jest wieża Eiffla, jeszcze nie udało mi się nigdy postawić, ale mam statuę wolności, nasz dworzec, no i tutaj się to dalej wszystko ciągnie. I mamy jeszcze oczywiście drugą koniczynę, o, dokładnie, w tym rejonie się znajduje. Z koniczyn ludzie mniej często korzystają, ale i tak nie jest aż tak źle, bym powiedział. W sensie są ludzie, którzy z nich korzystają, tak? One tam mają minimalne stawki albo są za darmo, po to, żeby jak najwięcej ludzi mogło przyjść. No i wracając do poprzedniego odcinka, gdzie postawiliśmy ten nasz wspaniały zamek, no to tak, to jest to, no... Naprawdę, w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy już przygotowywać się do katastrof i dokończenia komunikacji miejskiej, czyli sprawdzenie wszystkich budżetów na komunikację, żeby jak najlepiej to działało. To będzie długo trwać, sprawdzanie budżetów, ale poza tym to wiecie. Kolejna się pojawi chyba Industries albo Campus, nie pamiętam. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy mega odcinek, bo inaczej go się nie da nazwać, wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, no i oczywiście live z Wielkiej Destrukcji, kliknijcie subskrybuj ten dzień z meczek i spokojnie już w przyszłych tygodniach wracamy do normalności. Pojawią się odcinki z Metra, no i oczywiście dalej z Cities. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy... no, niezły odcinek bym to nazwał. Obok naszego rollercoastera dla kolei jednoszynowej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!